Biednym trzeba pomagać, to wiadomo. I dlatego opieka społeczna wydaje im specjalne bony na chleb, mąkę czy cukier. Jednak bony, zamiast w ręce naprawdę potrzebujących, wpadają do kieszeni zwyczajnych alkoholików. Za te bony nie można zakupić żadnych napojów alkoholowych, nikotyny i kawy. Pijacy, którzy dostali bony od opieki społecznej, znaleźli jednak sposób, by temu zaradzić. Zaczepiają ludzi w sklepach i bez żadnego problemu wymieniają bony na pieniądze. A wtedy hulaj dusza i flaszka taniego wina już w kieszeni. Gdyby przyszedł taki klient i chciał wymienić bon za alkohol na pieniądze, nigdy bym się na to nie zgodziła. Jednak niczego nieświadomi klienci dają się łatwo nabrać przebiegłym oszustom na kacu. Gdy dowiadują się, czemu tak naprawdę ma służyć ta wymiana handlowa, nie kryją oburzenia. Mnie się to nie podoba. No jeszcze w dodatku przeznaczyć na alkohol? No to jest niepoważne. No ja bym się nie zgodził, ale bym go obserwował, komu drugiego może to nabrać i pójść do sklepu i kupić ten alkohol. No to już bym go wtedy, nawet sam go chciał go złapać i oddać go w ręce sprawiedliwości. No bo to jest, dla mnie jest nie do pomyślenia. No jest to problem na pewno, ale no widać, że może głodni nie są, dlatego sobie na alkohol wymieniają. No. Najgorsze jest to, że na oszustów przepijających nasze pieniądze opieka społeczna nie ma sposobu. Mój apel to może brzmieć tylko tak. Proszę, wymieniając komuś te pieniądze, ten bon na pieniądze, zastanowić się, czy w tym momencie produkty spożywcze, które miały trafić do domu, żeby dzieci mogły zjeść kolację, nie zostaną przeznaczone na alkohol. To skandal, że chcąc komuś pomóc, jesteśmy przez niego nabijani w butelkę. Dosłownie i w przenośni. Nina Kołakowska, Superstacja.